Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś trzy tematy: zamieszki antyimigranckie w Wielkiej Brytanii i ich skutki, następnie zerwanie relacji dyplomatycznych przez Mali z Ukrainą, geopolityka Afryki i temat ostatni, bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, czyli kwestia usunięcia polskiego generała z ważnych struktur NATO. Zacznijmy od Wielkiej Brytanii. Tam nie milkną antyimigranckie zamieszki, które wybuchły po zabójstwie trzech kilkuletnich dziewczynek niedaleko Liverpoolu. Wiemy doskonale, że te demonstracje się nasilają, ale także nasila się reakcja władz i to jest niezwykle istotne. Ta ta, ta właśnie relacja między tymi dwoma czynnikami. Ponieważ multikulturalizm, jako doktryna, jako pewnego rodzaju ideologia, bardzo mocno przesiąknęła na, w społeczeństwach zachodnich poszczególne struktury państwowe, instytucje kultury, instytucje naukowe, uniwersytety. Stała się jedną z takich, powiedziałbym, obowiązujących cech składowych nowej, postmodernistycznej, Ideologii, postmodernistycznej filozofii, która dominuje w kręgach intelektualnych i politycznych na tak z, w tak zwanym kolektywnym Zachodzie. Do Polski, oczywiście, ta ideologia również już dotarła. Widać to. Także w Polsce po całej polityce imigracyjnej, po tym jak szeroko na oścież otwarto drzwi, nie tylko dla milionów imigrantów, ale także dla ponad 100 tysięcy islamistów podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wielu, wielu polityków chciałoby dzisiaj o tym zapomnieć, natomiast no widać na ulicach polskich miast nie, nie trzeba tutaj... Podawać jakichś wielkich przykładów. Wszyscy to obserwujemy, jak wielu imigrantów jest na ulicach polskich miast, co jest oczywiście jakimś tam ułamkiem procenta tego, co jest na zachodzie. Niemniej jednak ten problem, który, z którym dzisiaj styka się Wielka Brytania, społeczeństwo w Szwecji, we Francji czy w Niemczech, również Polskę czeka. Widzimy, co się dzieje na południu Włoch i tak dalej. Można tych tematów. Mnóstwo przytaczać, czy przykładów, mnóstwo przytaczać, natomiast warto sobie zdać sprawę, skąd się w ogóle wziął ten multikulturalizm, na jakich podstawach operuje. No jedną z tych najistotniejszych podstaw jest teoria krytyczna, której już poświęciłem kilka. Odcinków. Także polecam Państwu mój, moją rozmowę z nieżyjącym już świętej pamięci Krzysztofem Karoniem. To jest rozmowa sprzed pięciu lat, z sierpnia 2019 roku. To jest odcinek numer 127 podcastu Geopolitycznego. Polecam także wcześniejszą recenzję mojej książki Krzysztofa Karonia pod tytułem Historia antykultury. Myślę, że to jest temat cały czas aktualny i trzeba o tym przypominać, trzeba rozwijać. Te, te kwestie, tę wiedzę trzeba ją o, o, o tym głośno mówić, ponieważ to, co się dzisiaj dzieje, jest w dużej mierze oparte właśnie na teorii krytycznej na dziedzictwie szkoły frankfurckiej. Nie wchodząc jakby w szczegóły, bo to jakby temat na osobny, na osobny wykład, zresztą polecam Państwu tę ten, ten moją de, debatę, dyskusję z Krzysztofem Karoniem, warto zauważyć do czego tak naprawdę doprowadził multikulturalizm. Samuel Huntington, człowiek, który czerpał szeroko z dziedzictwa profesora Feliksa Konecznego, powiedział, napisał swego czasu, że Wrogość multikulturalizmu wobec zachodniej cywilizacji, wobec cywilizacji europejskiej czy cywilizacji łacińskiej, nie jest wcale przypadkowa. W opinii Samuela Huntingtona ideologia multikulturalizmu jest tak naprawdę fundamentem, czy też kwintesencją cywilizacji antyeuropejskiej, jest jednym z fundamentów Antycywilizacji, jest jednym z fundamentów antykultury. To jest tak naprawdę multikulturalizm, czy, czy mult, ruch multikulti, jest ruchem mającym na celu obalenie hegemonii europejskiego systemu wartości. I to warto podkreślać. Tak naprawdę to, co jest praktykowane na gruncie europejskim, nie mówimy teraz o multikulturalizmie amerykańskim, czy kanadyjskim, czy nowozelandzkim, czy australijskim, ale to, co się dzieje w Europie. Czy mówimy o Wielkiej Brytanii, czy o Francji, czy o Włoszech, Niemczech, o Szwecji, to tak naprawdę jest ruch, który jest zwrócony prze przeciwko chrześci wierze chrześcijańskiej i przeciwko chrześcijańskiemu sposobowi organizacji życia społecznego. Myślę, że tak to można, tak to można ująć. Widać, że te wszystkie ideały, czy w cudzysłowie ideały multikulturalizmu nie prowadzą absolutnie do żadnej asymilacji, do jakiegoś ubogacenia kulturowego, wręcz odwrotnie, tworzą gettoizację. W Niemczech nazywa się to Parallelgesellschaften, czyli społeczeństwa równoległe. Tworzą się getta właśnie kulturowe. Mamy do czynienia do, z sytuacją, w której e, tak naprawdę doprowadzono do sytuacji, e, jak to mówią Brytyjczycy, anything goes, imigrantom wszystko wolno, natomiast ludność rdzenna, ludność autochtoniczna e, musi się podporządkować pod, no właśnie, dyktat imigrantów. Widać zresztą, jak, jak wygląda kwestia i meczetów, i praw ludności islamskiej w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Widać co, się, widać, co robią imigranci w Szwecji. W Szwecji, po właściwie Szwecja nigdy nie znała czegoś takiego jak no-go-zones, do czasu właśnie wprowadzenia tej nowoczesnej ideologii multikulturalizmu, gdzie już są w samym Sztokholmie strefy, do których policja boi się po prostu wjechać. Dochodzimy do sytuacji w której warto sobie zadać pytanie jak to się skończy, do czego tak naprawdę prowadzi polityka multikulturalizmu. No i odpowiedź przyszła dosyć szybko, ponieważ już nowy premier Wielkiej Brytanii Kier Starmer w swoim przemówieniu oprócz tego, że zapowiedział, że będzie surowo karał te, te zamieszki i będzie karał skrajną prawicę, bo oczywiście wszystko, co złe, natychmiast jest etykietowane jako prawica, radykalna prawica, skrajna prawica, chociaż oczywiście może to zupełnie inaczej wyglądać. Wystarczy spojrzeć na, na to, jak we Francji etykietowana jest Marine Le Pen, która jest nazywana skrajną prawicą, a Wystarczy spojrzeć na jej poglądy dotyczące tak zwanych związków partnerskich, aborcji i wielu innych kwestii, żeby zobaczyć, że to nie jest żadna skrajna prawica. Pytanie w ogóle, czy to jest prawica, ale to jakby temat też na, osobno, na osobny odcinek. Keir Starmer zapowiedział, że w imieniu Brytyjczyków, to też bardzo ważne i warte podkreślenia, chce wprowadzić, uwaga, System rozpoznawania twarzy na ulicach, w pociągach, yy, 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 wprowadzić środki zapobiegawcze z naciskiem na media społecznościowe. Czy Państwu coś to przypomina? No, oczywiście, jest to kolejny bardzo ważny krok w stronę cyfrowego totalitaryzmu. Totalna, całościowa kontrola życia społecznego. Zero prywatności. Pełna kontrola na ulicach, pełna kontrola w pociągach, w autobusach, na stacjach metra, w lokalach, w urzędach. System rozpoznawania twarzy do czego prowadzi? Oczywiście prowadzi do systemu punktowego, do systemu kredytu społecznego. Każdy obywatel otrzymuje określoną liczbę punktów, i dla zachowania, pożądane przez władze otrzymuje, otrzymuje punkty za zachowania, które są niepożądane z punktu widzenia systemu. są mu punkty z jego konta odejmowane. Coś taki nowoczesny system Pesel można powiedzieć taki system kredytu społecznego, który już istnieje w Chinach i jest teraz wprost prowadzany zapowiedź tego jest w Wielkiej Brytanii, ale to oczywiście ta oficjalna zapowiedź premiera Starmera to jest... To jest dopiero, można powiedzieć, jedna, jedna z, jeden z wielu kroków. Wcześniej już te kroki były podejmowane w Wielkiej Brytanii. Ten system był testowany, jeśli chodzi o system rozpoznawania twarzy. I wiemy, że taki system, który ma nagradzać osoby zachowujące się zgodnie z regułami systemu, zgodnie z matrycą narzucaną przez system, będzie premiował określone zachowania i będzie karał za zachowania, które są. No, właśnie traktowane jako na przykład mowa nienawiści, czyli mówienie krytycznie o multikulti, mówienie krytycznie o ideologii gender i tak dalej, i tak dalej, będzie skutkowało na przykład odejmowaniem punktów z kredytu społecznego. Co to oznacza? No, to oznacza, że ktoś będzie miał ktoś, kto nie jest nie prezentuje poglądów pożądanych przez system, będzie miał problem z wysłaniem swoich dzieci do lepszej szkoły, będzie miał problem z zaciągnięciem kredytu, będzie miał problem z zakupieniem biletu na pociąg i tak dalej, i tak dalej. No tu nie trzeba daleko szukać. W okresie wprowadzonych lockdownów po ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19 w Kanadzie kierowcy ciężarówek, którzy protestowali przeciwko obostrzeniom, byli odcinani od systemu bankowego. Nie trudno sobie wyobrazić tę sytuację, to nie jest żadna Geopolitical, czy political fiction, czy science fiction, to już dzisiaj jest rzeczywistość. Dążenie do wyeliminowania gotówki, promowanie takich haseł jak na przykład Polska bezgotówkowa, mówienie o tym, że pieniądz jest niehigieniczny, że warto przejść na transakcje bezgotówkowe, całkowicie wyeliminować. Wyeliminować gotówkę, pokazuje do czego to dąży. Ktoś, kto będzie, tak jak mówię, prezentował poglądy niepożądane przez system, będzie, będzie z tego systemu usuwany, przesuwany na margines albo całkowicie poza margines, usuwany, nie będzie mógł dokonywać transakcji, nie będzie mógł dokonywać zakupów, nie będzie mógł w ogóle funkcjonować w systemie. Do tego wszystkiego, tak jak mówię, mamy do czynienia z próbą wprowadzania takiego, takiego permanentnego systemu kontroli. Z permanentnym śledzeniem, rozpoznawaniem twarzy, i tak dalej, i tak dalej. To nie, mamy do czynienia, krótko mówiąc, z już nie próbą, ale z konkretnymi krokami wprowadzania y, cyfrowego totalitaryzmu. To, co zapowiedział premier Starmer, to jest niezwykle niebezpieczna rzecz. To pokazuje, do czego prowadzi także ideologia multikulti, oprócz tych wszystkich kwestii, o których już powiedziałem, podmywania po prostu fundamentów cywilizacji, cywilizacji europejskiej. Natomiast musimy sobie także zdawać sprawę, że multikulturalizm tak naprawdę rozbija, powiedziałbym, taką monokulturę narodową. Ma na celu rozbicie tej monokultury narodu na szereg małych wspólnot. Stąd właśnie promuje się różnego rodzaju mniejszości etniczne, religijne, mniejszości seksualne. Przeszukuje się te marginesy kulturowe, marginesy tożsamościowe w celu poszukiwania, nazwijmy to, nowych klas uciśnionych. To wszystko jest związane z marxizmem kulturowym, w celu właśnie mobilizacji tych nowych, w cudzysłowie, klas uciśnionych, aby służyły w służbie rewolucji. Do czego służy, do czego prowadzi ta rewolucja? No, prowadzi do nowego totalitaryzmu, co do, co do tego nie ma żadnych dzisiaj już wątpliwości. I, szanowni Państwo, kolejny temat. Afryka, geopolityka Afryki, wydawałoby się, ale no nie tylko. Mamy do czynienia z sytuacją, w której afrykańskie państwo Mali, w którym w 2021 roku doszło do zamachu stanu, zrywa stosunki dyplomatyczne z Ukrainą. I tu mamy bardzo ważny wątek dotyczący bezpieczeństwa państwa polskiego. Ktoś powiedziałby: geopolityka Afryki, to no przecież to jest daleko, nie ma to żadnego związku z Polską. No nic bardziej mylnego. Tak naprawdę spora część tej rywalizacji geopolitycznej to jest system naczyń połączonych. Nawet w, tak, w takim konflikcie regionalnym, jakim jest konflikt rosyjsko-ukraiński, jakim jest wojna na Ukrainie, widać, że w systemie świata zglobalizowanego on również przenosi się na inne, na inne sfery świata. W tym przypadku w Afryce widać także zaangażowanie i Rosji i Ukrainy, co może być dla części osób zaskoczeniem. Natomiast tutaj krótki rys, taki najnowszej historii. W Mali w 2021 roku doszło do zamachu stanu, przejęli władzę wojskowi, no co jest pewną tradycją państw afrykańskich, sporej części państw afrykańskich. Natomiast w Mali tli się konflikt wewnętrzny, tli się wojna domowa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Rebelianci wywodzący się z Tuaregów, to jest ludność zamieszkująca przede wszystkim północną część Mali, walczą o utworzenie własnego państwa. Powstał taki, taki ruch, nazywa się Narodowy Ruch Wyzwolenia Azaładu, i to i właśnie dąży do wyzwolenia tego, tego obszaru, tego regionu w północnym Mali, który obejmuje tereny. Saharyjskie, leżące na północ od Timbuktu, od bardzo znanego zresztą miasta w tym, w tym państwie. I mamy do czynienia z sytuacją, w której Tuaregowie, po ostatniej bitwie z siłami rządowymi, wspieranymi przez żołnierzy grupy Wagnera, Pozowali do zdjęć, trzymając flagę Ukrainy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której władze w Bamako, władze, oficja... władze Mali, oskarżają Ukrainę o wspieranie terroryzmu w Afryce, o naruszenie suwerenności państwowej, o naruszanie prawa międzynarodowego, karty praw międzynarodowych i agresję na to państwo. No, dlatego podjął rząd. Rząd w Bamako podjął decyzję, aby natychmiast zerwać stosunki dyplomatyczne między Republiką Mali a Ukrainą. Zresztą szef dyplomacji Mali rozmawiał w tej sprawie z, z, z Sergiem Ławrowem. Tutaj żołnierze rosyjscy czy, czy najemnicy z grupy Wagnera znajdują się za wiedzą, zgodą i na prośbę rządu, rządów Bamako. Natomiast no, te siły ukraińskie znajdują się tam nielegalnie. No I to jest temat niezwykle interesujący, ponieważ wiemy, że Dmytro Kuleba, czyli minister spraw zagranicznych Ukrainy, wizytował trzy państwa afrykańskie: Mauritius, Malawi i, i Zambię. To jest, to jest tak, na, tak naprawdę ta, ta jego misja, którą teraz odbywa, ma potrwać do, do, 8, do 8 sierpnia. Mają na celu rozwijanie relacji dwustronnych. To zresztą też pokazuje, że ta wojna na Ukrainie nie jest żadną. Po raz kolejny to już powiem, mówię to od. 2022 roku, że wojna na Ukrainie nie jest żadną wojną pełnoskalową. To nie jest wojna, która toczy się na większości terytorium Ukrainy. To nie jest wojna, gdzie większa część systemów infrastruktury krytycznej państwa ukraińskiego jest sparaliżowana. No wręcz odwrotnie. Wojna na Ukrainie toczy się na niewielkim na niewielkim obszarze państwa ukraińskiego. Władze w Kijowie funkcjonują normalnie. Prezydent Ukrainy spotyka się z przywódcami międzynarodowymi w Kijo, z przywódcami światowymi w Kijowie, jeździ bez problemu na spotkania międzynarodowe, jeździ na szczyt NATO w Waszyngtonie, na liczne spotkania w Polsce. Szef dyplomacji ukraińskiej spokojnie odbywa obecnie, tak jak powiedziałem, do 8 sierpnia wizytę w Afryce. Ukraina nie zerwała relacji dyplomatycznych z Rosją. Ukraina handluje z Rosją, Ukraina kupuje ropę, kupuje gaz z Rosji. Ukraina y, świadczy usługi tranzytu, jeśli chodzi o rosyjskie węglowodory. No, mamy do czynienia z pewnego rodzaju konfliktem o ograniczonym, bardzo ograniczonym y, zakresie y, zakresie, Funkcjonowania, więc nie mówmy, że jest to jakaś wojna pełnoskalowa, ponieważ jest to termin ideologiczny, a nie termin fachowy w odniesieniu do wojny na Ukrainie. Problem, jaki się tutaj pojawia, to jest problem w ogóle terroryzmu, wspierania terroryzmu, to jest problem tego, co będzie już po zakończeniu wojny na, na Ukrainie. Widzimy, że do, do zakończenia tej wojny jest bliżej niż dalej. Ostatnie zapowiedzi prezydenta Załęskiego mówiącego o tym, że Rosja no, powinna wziąć udział w kolejnych negocjacjach, widzimy wielką wymianę więźniów, czy jak niektórzy mówią, wielką wymianę szpiegów między kolektywnym Zachodem a Rosją, jasno znamionują, że że, że dojdzie prędzej czy później do takich, do takich negocjacji, że dojdzie do, do zakończenia tej wojny. Problem jest, w jakich granicach Ukraina pozostanie. Dzisiaj nikt nie ma do tego żadnych wątpliwości, że, Rosja, że Ukraina nie odzyska Krymu, że co więcej, pytanie jest, czy Ukraina będzie państwem morskim, czy pozostanie państwem, czy, czy zostanie państwem śródlądowym od morza azowskiego Ukraina jest odcięta i wątpię w to, aby odzyskała dostęp do tego morza. Natomiast jeżeli chodzi o morze czarne, to no tutaj jest temat otwarty. Jeżeli Rosjanie zajmą Odessę, to Ukraina będzie państwem śródlądowym, państwem ze zniszczoną gospodarką, ze zniszczoną sporą częścią infrastruktury krytycznej. Może nie całkowicie, ale mocno mo mo mocno tak naprawdę nadszarpniętą. Kraj no, też zniszczony demograficznie, mnóstwo ludzi wyjechało, zniszczona gospodarka. Także, no, mówmy sobie szczerze, też przed oligarchów ukraińskich, to co się dzieje obecnie w, w, w Kijowie, to wyburzanie różnego rodzaju istotnych. Budynków przez deweloperów, właśnie funkcjonujących w tej pajęczynie, pajęczynie ukraińskich oligarchów, też jasno znamionuje, że Ukraina nie pozbyła się problemu oligarchów, Ukraina się nie pozbyła problemu korupcji. Co więcej, wojna zintensyfikowała te wszystkie problemy. No i problem z tymi żołnierzami, także z tymi najemnikami, którzy walczą w Afryce, ukraińskimi, którzy wrócą prędzej czy później na Ukrainę, a kto wie, czy nie, będą chcieli wyemigrować na Zachód. Do Polski, do innych państw Unii Europejskiej. To jest problem z tymi wszystkimi właśnie zdemobilizowanymi, często radykalnymi. Działaczami różnych organizacji, takich jak AZOW czy, 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 czy innych nacjonalistycznych ugrupowań. No to jest potężny problem, z którym także Polska się będzie musiała zmierzyć. Wydaje się, że dzisiaj Polska jest absolutnie nieświadoma. Nie, nie Mówię o establishmentie politycznym, o sporej części społeczeństwa, tego, z jakimi problemami przyjdzie się zmierzyć, a Polska jest krajem osłabionym gospodarczo. Polska wydała kilkaset miliardów złotych na wsparcie ukraińców, wsparcie Ukrainy. No, to jest potężny dzisiaj problem i wydaje się, że dzisiaj w Polsce nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Cała masa różnego rodzaju ekspertów, pseudoekspertów jeszcze się łudzi jakąś tam nadzieją. Chociaż już widać, że Spora część tych, którzy uważali, że Ukraina może wygrać tę wojnę, że może wygrać, dzisiaj przyznają, że Rosja jest kra krajem większym, silniejszym, z większymi zasobami i dopiero teraz to widać, ich zdaniem. No to jest śmieszne. To jest po prostu śmieszne. To pokazuje, że przez ostatnie Ponad dwa, dwa lata ci ludzie zwyczajnie kłamali. Po prostu kłamali w żywe oczy społeczeństwu. Robiąc na tym całkiem spore, spore biznesy. Tutaj, jako ciekawostkę, Państwu załączę jedną z, jed, jedną z takich wypowiedzi, która krąży już w sieci na prawie cytatu. Niech będzie fragment, który pokazuje profesjonalizm tych wszystkich, którzy właśnie tak mocno kibicowali Ukrainie, a nagle się obudzili. I zobaczyli, spojrzeli na mapę i zobaczyli, że, że jednak Rosja jest krajem większym i silniejszym od Ukrainy. Pozostawię to bez komentarza. To jest inny problem. No jest po prostu problem tego, że teraz dopiero wychodzi, jak bardzo Rosja jest większym krajem, krajem jak od Ukrainy, jak ma bardzo potężniejsze zasoby mobilizacyjne, no i potężniejszą ekonomię. Co tu dużo kryć? Bo ja, na prawie, ja I ostatni temat. Dzisiaj temat istotny, ważny z punktu widzenia tego, co się dzieje w naszym regionie, z punktu widzenia. Bezpieczeństwa naszego państwa, czyli temat polskiego generała, generała brygady Artura Jakubczyka, jednego z ośmiu polskich generałów w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, który ma zostać odwołany. Kierownictwo NATO zażądało zmiany w międzynarodowym sztabie wojskowym w kwaterze głównej tej organizacji w Brukseli. No i to jest właśnie pytanie o powody tej decyzji. A nie o powody, rzadko się zdarza, żeby przed ukończeniem tej przysłowiowej kadencji jakiś generał był odwoływany. Natomiast tutaj pojawia się, pojawiły się dwa tak naprawdę zarzuty pod adresem generała Jakubczyka, a mianowicie pierwsza sprawa niewłaściwe postępowanie w postępowaniu konkursowym. Chodziło o rozstrzygnięcie konkursu na Szefa oddziału do spraw polityki wywiadowczej. Zarzut polegał na tym, że generał Jakubczyk miał faworyzować kandydatkę z Polski. No, ale wiemy doskonale, że w Sojuszu Północnoatlantyckim czy w Unii Europejskiej także zdarzają się tego typu sytuacje, w których przedstawiciel jakiegoś kraju po prostu faworyzuje, czy też no. W zwyczajny sposób być może nawet lepiej zna po prostu kandydata ze swojego kraju, i w ten sposób być może bardziej zabiega o daną kandydaturę. Natomiast o wiele ciekawsze wydają się drugie, o wiele ciekawsza wydaje się, druga kategoria zarzutów. Pojawiło się tam w, w, w tym Powiedzmy w tych, tych zarzutach natowskich, informacja o tym, że generał Jakubczyk rzekomo przejawiał homofobiczne i rasistowskie zachowania. To jest, to jest cytat. No, sama informacja o odwołaniu została potwierdzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej, właśnie że generał Jakubczyk tak naprawdę będzie odwołany z tego Międzynarodowego Sztabu Wojskowego. W kwaterze głównej NATO, natomiast no, nikt tutaj się nie odniósł do tych zarzutów, bo doskonale wiemy, co oznacza na, w, w, na Zachodzie, na kolekty w kolektywnym Zachodzie, to określenie zachowania homofobiczne i rasistowskie. Dzisiaj tak naprawdę każdy może być na Zachodzie oskarżony o. Homofobię, o mowę nienawiści, o tego typu rzeczy. Jest to element tej nowomowy związanej z marksizmem kulturowym, z szeroko rozumianą filozofią postmodernizmu, konstruktywizmu, czyli tak naprawdę konstruowania pewnych, pewnych pojęć na nowo. I pewne standardowe zachowania w wojsku, które są czymś naturalnym. Dzisiaj w nowomowie marksistów kulturowych są traktowane właśnie jako zachowania homofobiczne czy rasistowskie. No, ja w żaden sposób oczywiście nie jestem adwokatem tutaj żadnego z polskich generałów, natomiast zachowywałbym bardzo duży dystans wobec tego typu akurat zarzutów, jak właśnie zachowania homofobiczne i rasistowskie, bo doskonale wiemy. Co to oznacza w dzisiejszej, właśnie w tym środowisku multikulturalizmu, w środowisku tego konstruktywizmu wywodzącego się z marksizmu kulturowego? No, niestety, jest to potężne zagrożenie, które dotyka także naszego bezpieczeństwa narodowego. Musimy sobie zdawać sprawę, że w obecnie toczącej się wojnie na Ukrainie, w sytuacji, kiedy Polska stała się no, takim hubem logistycznym dla, dla NATO, które przekazuje właśnie sprzęt, szkoli żołnierzy ukraińskich, sytuacja odwoływania polskiego generała no jest uderzeniem w bezpieczeństwo państwa polskiego. To jest także sytuacja niebezpieczna, no bo trudno sobie wyobrazić tak, taką, taką sytuację geostrategiczną, gdzie polski generał jest usuwany z kwatery głównej, dlatego że zdaniem marksistów kulturowych ma poglądy homofobiczne. No To jest absolutnie niepoważna, niepoważna sprawa. To, tak jak mówię, uderza w podstawy bezpieczeństwa państwa polskiego. Tutaj Polska powinna absolutnie przemyśleć. Polska jako Państwo, jako struktury państwowe, przemyśleć swoje dalsze zaangażowanie we wsparcie militarne Ukrainy. To jest absolutnie nie nasza wojna. Wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Zaangażowanie militarne Polski jest zaangażowaniem na marne. Ta wojna jest dla Ukrainy po prostu przegrana. I kto tego nie rozumie, nie rozumie po prostu zasad geostrategii. To jest jakby oczywista sprawa. Od samego początku było to jasne, że Ukraina tej wojny nie wygra. Od samego początku było jasne, że NATO nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę, że Amerykanie, Brytyjczycy nie będą umierali za Odessę, nie będą umierali za Charków. Tak samo jak Niemcy czy Francuzi. Owszem, Amerykanie mogą chcieć. Wykorzystać położenie Polski, wykorzystać zasoby państwa polskiego do osłabienia Rosji, ale sami nie wyślą swoich żołnierzy, aby, aby ginęli za Kijów czy za, czy za Charków. I to jest oczywiste dla każdego, kto zajmuje się geostrategią. Więc w tym przypadku no, warto mieć to na uwadze, warto zastopować wojskową pomoc dla Ukrainy, mając tym bardziej na, na uwadze to, że dzisiaj zachód, kolektywny zachód. Porozumiewa się z Rosją ponad głowami takich państw jak Polska. Nikt polski tak naprawdę nie pytał, czy chce przekazywać, czy nie chce przekazywać jednego z, z właśnie rosyjskich szpiegów uwięzionych. Uwięzionych w Polsce. To po prostu przyszedł przysłowiowy rozkaz z Waszyngtonu. Pablo Gonzalez został przekazany i tak naprawdę wymieniony. I właściwie tutaj trudno, trudno się wypowiedzieć na temat kwestii prawnej, jak to wygląda w sensie prawnym. No jest, to jest to bardzo, ale to bardzo wątpliwe. Polska. Im szybciej przyjmie strategię polityki wielowektorowej, rozpocznie dywersyfikację swojego bezpieczeństwa, tym lepiej dla nas wszystkich. Dziękuję Państwu za uwagę.